Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, z albumem dla papierowej margaretki, o którym wspominałam w poprzednim wideo. Album jest już w całości gotowy, więc mogę Wam go spokojnie, z czystym sumieniem pokazać. Bardzo mi się on podoba, bardzo przyjemnie mi się go robiło. Dlatego może tak długo to trwało, bo naprawdę się tym delektowałam. No ale nie przedłużając, opowiem może z jakich kolekcji korzystałam. Więc w całości album jest wykonany z kolekcji Studio 75 Cherry Blossom. Do tego są kwiatuszki z Craft O'Clock z takiego arkusza do wycinania z kolekcji Felicity. Ta panienka nie wiem dokładnie skąd jest. No i napisy też praktycznie wszystkie są z Craft O'Clock. Na okładce mamy tutaj takie jeszcze koronki, kompozycje i tył z naklejką z moją nazwą na Facebooku. No i otworzymy na oczywiście wstążkę. Na samym wstępie mamy kieszonkę z ćwiekiem. Tutaj można sobie coś włożyć, ukryć. Ona jest z tekturki, więc jest mocna. Tutaj mamy pierwszą stronę albumową. I mamy tutaj matki, ja ich nie będę wyciągała, to są albo książeczki, albo matki. One mają różne rozmiary, więc można sobie tam dopasowywać zdjęcia. Kolejna strona z taką prostą farbanką. Następna, tutaj jest książeczka na dwa zdjęcia, czy tam trzy. Kompozycja taka malutka. Następnie mamy tutaj dwie kieszonki, tu mamy taką trochę wyższą i tu mamy książeczkę, a tu mamy zwykłą jedną matkę i oczywiście napis od Craft O'Clock. Kolejna strona to strona z takim wodospadzikiem, on jest tutaj zamykany na wstążeczkę i po prostu taki mały wodospadzik z białych kartek. Ja robiłam wszystkie tematy białe, dlatego żeby ten album nie był przesadzony, bo sama ta kolekcja moim zdaniem ma i takie drobne kwiatuszki, i kropeczki, i potem po prostu mogło być tego za dużo, a nie chciałam, żeby było to przesadzone. Tutaj się zamyka i możemy jechać dalej. Kolejna strona to jest strona z taką jakby to powiedzieć ramką i tu mamy matkę do wyciągnięcia, do wklejenia zdjęcia i po prostu do wsunięcia. I kolejna strona to jest taka zwykła strona z matą na zdjęcie i z napisem. Tutaj też mamy taką zwykłą stronę. Nie chciałam przesadzić, chciałam, żeby ten album był taki prosty, przyjemny, żeby po prostu miło się go użytkowało i oglądało. No tak jak powiedziałam, mi się on bardzo podoba, bo jest w takich troszkę vintage klimatach. No tutaj jest taka książeczka. I dlatego naprawdę bardzo mi się on podoba, bo ja sama lubię takie klimaty, więc było mi ogromnie miło i naprawdę przyjemnie go wykonywać. Mam nadzieję, że spodoba się papierowej margaretce. Tutaj mamy książeczkę z taką tutaj podobizną, nie podobizną, jakimś takim może papiersiem, profilem jakiejś pani. I tu mamy taką kieszonkę, która jest przezroczysta. I tu mamy matkę taką malutką, taką trochę większą i mamy taką książeczkę też z kolekcji. Mała kompozycja i jesteśmy na ostatniej stronie. Tutaj mamy po prostu zwykłą kieszonkę
trzy matki, tutaj też książeczka na końcu, napis, grafika i ostatnia strona. Tutaj jest kieszonka, ja ją zostawiam pustą, można sobie coś tutaj włożyć według swojego uznania. Powiem też, że jest ona na piance, więc trochę odstaje, więc po prostu tam coś grubszego też się zmieści. No i ukryłam jeszcze taką, zrobiłam jeszcze taką mini kieszoneczkę i po prostu powycinałam takie tekturkowe tagi. Więc można sobie skorzystać, coś napisać, dołożyć do zdjęcia, dokleić, według własnego uznania tam będzie sobie papierowa margaretka używała. No i jest to cały album, on ma wymiar 15×15, nawet z kawałkiem, bo wklejałam całe strony, nie docinałam papierów. Mam nadzieję, że Wam się podoba, mi się bardzo podoba, będzie mi miło, jak napiszecie swoją opinię w komentarzu. Także ja będę kończyła. Mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem w kolejnych twórczych filmikach, a tymczasem trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi, pa pa!